Już po raz dziesiąty mieszkańcy Tarnowa będą mieli okazję uczestniczyć w Festiwalu Niepodległości. Dzięki staraniom organizatorów wydarzenie to już na stałe zagościło w kalendarzu cyklicznych, interdyscyplinarnych imprez w Tarnowie. Formalnym organizatorem 10. Festiwalu Niepodległości jest Fundacja Pro Patria Semper. W tym roku razem z Tarnowskim Centrum Kultury doszliśmy do porozumienia. W związku zresztą też z innymi planami, innym projektem dokumentacyjno-promocyjnym, który realizujemy Piersi Solidarni, 30 sierpnia we wtorek, czyli w przeddzień, w Wigilię obchodzonego w całym kraju Święta Solidarności i Wolności w rocznicę Porozumień Gdańskich, obchodzonego od już wielu lat. W Polsce obchodzonego, bo w Tarnowie niestety takich obchodów dotychczas nie było. Postanowiliśmy połączyć te wszystkie wątki. Na inauguracyjny blok imprez złożą się targi ofert aktywności pozaszkolnej młodzieży Młodzi On, ciekawy panel dyskusyjny oraz koncert grupy Recepcja. Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w targach aktywności młodzieżowej w Tarnowie. Jako stowarzyszenie oferujemy bardzo wiele aktywności dla młodych osób, które chcą poszukać miejsca dla siebie. Przede wszystkim co tydzień mamy spotkania, na których doświadczycie różnego rodzaju warsztatów, czy to o tematyce historycznej, czy to właśnie o kwestiach idei, które dotyczą właśnie tych wartości patriotycznych, czy również w dziedzinie aktywności przedsiębiorczej, czy psychologicznej. Mamy osoby, które studiują, mamy osoby, które chcą dzielić się swoją wiedzą i mamy dużo osób ambitnych, które napędzają się same nawzajem. Będziemy chcieli zagrać całą płytę, może z wyjątkiem jednego utworu, który jakby będzie nowy. To znaczy będzie to utwór spoza płyty. On również nawiązuje do tej idei recepcji, natomiast nie będzie dotyczył stanu wojennego, ale powiem wam, że póki co mam kilka takich odbiorów, że jest bardzo aktualny. Organizatorzy przygotowali sporo miłych niespodzianek, a w finale wydarzenia odbędzie się losowanie ciekawych nagród. Do Fundacji Pro Patria Semper wciąż mogą zgłaszać się niekomercyjni wystawcy posiadający atrakcyjną ofertę pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Udział w targach jest nieodpłatny.